Radio Kraków. No już teraz panie nazwisko pojawia się przy okazji przymiarek do stanowiska szefa resortu sprawiedliwości. Były jakieś konkretne rozmowy na ten temat? Panie redaktorze, u nas w ogóle nie ma na ten moment rozmów o stanowiskach. My przede wszystkim tworzymy, a w zasadzie gładzimy już gotowy program. My w tym momencie zbieramy problemy Polaków, rozmawiamy z nimi i zastanawiamy się nad tym, jak je rozwiązywać. Natomiast jeżeli wyborcy uznają, że oddadzą nam władzę, i jeżeli wygramy te wybory, to wtedy możemy dopiero zastanawiać się nad tym, kto będzie w rządzie i jaki będzie jego skład. No przepraszam za kolokwializm, ale mandat to pani ma już w kieszeni. Ale czy czuje się pani gotowa? Gdyby była taka propozycja, Małgorzata Wasserman na czele resortu sprawiedliwości. Ja czuję się gotowa przede wszystkim do tego, żeby wnieść swoją wiedzę i doświadczenie wieloletnie w naprawę wymiaru sprawiedliwości, w to, aby obywatel czuł się w polskim sądzie, w polskiej prokuraturze jako ktoś ważny, a nie jako zbędny petent. I na to się czuję gotowa, do tego jestem przygotowana. Czuję się gotowa uczestniczyć w zmianach, mądrych zmianach w prawie. Czuję się gotowa, aby przede wszystkim tutaj swoją radą, swoją wiedzą i doświadczeniem służyć. Natomiast stanowiska to jest kwestia dla mnie zupełnie odległa. Ale nie odpowiedziała pani na pytanie, czy czuje się pani na siłach, żeby poprowadzić resort sprawiedliwości, czy nie? Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć tak, że w ogóle się nad tym nie zastanawiam. U nas nie ma w ogóle takich rozmów. W związku z powyższym ja się nad tym nie zastanawiałam. Jeżeli kiedyś wyborcy oddadzą nam władzę, będziemy się nad tym zastanawiać.